Dzień dobry. Kolejny tydzień. Jak tam u was? U mnie czyste szaleństwo. Nic się nie dzieje. Mamy już tak naprawdę wtorek. A ja właściwie poza jakimiś pracowymi rzeczami to nic nie robię. No ale nie tak, że totalnie. Jest trochę zmian w mieszkanku. Pokażę wam, nie? Drzewko szczęścia. I miałem takie stare krzesło. Miałem takie stare krzesło. Ono tu było na mieszkaniu, jak żeśmy je kupili. To było jedno z niewielu wyposażeń, które zostało. Bo to zostało łącznie z oprawkami do żarówek. Wszystko wywalone i pomalowałem je farbą taką do ścian. Bo miałem trochę. Wygląda lepiej niż było. Są firanki, tururu. Fajnie to wygląda z tymi firankami. Co prawda tutaj już kot i Staszek zrobił swoje, ale jest fajna doładniczka. No. Tam jeszcze jest jeden skrzydłokwiat. Tu jest Kicio. Cześć Kicio. Kiciu. Przeszkadzają w leżeniu. To ma teraz taki fajny kącik między tymi. Między roślinkami. No. I tak to wygląda. Leci. W ogóle firanki są wszędzie. W sypialni, w pokoju. Wiesz, tutaj poluję, żeby do kuchni żaluzje takie drewniane. Ale jak patrzę, że 40 kosztuje 500 zł, a 70 prawie tysiaka, to mnie ten pomysł trochę się odwidowywuje. No i co? I tyle. Nie wiem, nie mam jakichś ambitnych planów na ten tydzień. Gram sobie na PS5 Cyberpunka. Fajny jest. I zobaczymy, w czwartek nagrywam podcast. I w sumie tyle. No i co? Mam czerwoną cebulkę. Będę ją obierał, będę ją siekał na takiej automatycznej mandolinie. Mam słoiki. W słoikach jest trochę zalewy ziarnka pieprzu. Tu jest reszta zalewy. Zalewa to jest ocet, cukier, sól i trochę octu jabłkowego. I potem będę to pasteryzował. Będzie cebulka czerwona marnowana. Z 10 kg cebulki wyszło mi 5 słoików. To sobie teraz musi się zapasteryzować. Będę to robił w piekarniku. No, mam ustawiony termoobieg 100 stopni. Za 30 minut będzie gotowe. Nie wiem, czy ja już wam mówiłem, ale ja bardzo lubię ten kadr. W sensie ładnie tutaj. Montuję podcast na poniedziałek. TTBH, to be honest. Taki śmieszny nasz format. I premier strzela fochy. Jak zwykle. Nie chcę włączyć eksportowania plików. Już ten komputer mnie tak denerwuje. No, ale cóż. Takie życie. Znowu się niewiele działo na to, jak wiele się działo w tym tygodniu. No, jakoś tak zleciał. Zaraz też jak se zmontuję jedno, to se zacznę montować drugie. Czyli vloga. To sobie go zobaczycie. Przyszły tydzień też będzie dziwny. Będę miał wizytę gości z Niemiec, pracową. Trochę będzie rzeczy do ogarniania. Zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się, miłej niedzieli. Pa, pa.